witam Państwa w kolejnym programie Ważne dla Gminy. Tym bardziej mi miło, że jesteśmy po raz kolejny w gminie Widawa. Stąd mój gość, gospodarz gminy, pan Michał Włodarczyk. Witam Panie Wójcie. Dzień dobry Państwu. Czy ten rok, ze względu na tą sytuację, jaką mieliśmy inwestycyjnie dla gminy Widawa, był dobry czy nie? Szanowni Państwo, myślę, że tak jak dla wszystkich gmin w Polsce, rok 2020 przyniósł duże perturbacje, przede wszystkim finansowe. Dla gminy Widawa ten rok mimo wszystko był rokiem naprawdę bardzo dobrym, bo prawie 9 milionów złotych w samych inwestycjach. My osobiście z kamerą towarzyszyliśmy Państwu w wielu miejscach na terenie gminy. Może przede wszystkim mówię tutaj o inwestycjach drogowych, ale mówię tu również o przepompowni, o stacji uzdatniania wody, tak? No wiele takich projektów. Czy moglibyśmy pokrótce podsumować? Szanowni Państwo, pewne inwestycje były wcześniej poplanowane, no ale oczywiście zostały wykonane w tym roku. No pierwsza taka ważna, sztandarowa inwestycja, gdzie Państwo też gościliście tutaj z kamerą, to jest budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Goryń i budowa wodociągu w miejscowości Ruda, Chrząstawa, Goryń. Przypomnę, że razem jest to inwestycja ponad 4-milionowa. Środki tutaj były bardzo duże, które otrzymaliśmy w kwocie, proszę Państwa, ponad 2 miliony złotych, czyli to jest dofinansowanie przekraczające 50% i z Urzędu Marszałkowskiego, z Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich, jak również z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki tym środkom udało się, proszę Państwa, wybudować prawie 14 km wodociągów i piękną stację, która będzie służyła przez długie lata tamtej części właśnie południowo-wschodniej i południowej gminy. Ale proszę Państwa, to nie tylko ta inwestycja w wodociągach, bo teraz jesienią wybudowaliśmy kolejne wodociągi w miejscowości Widawa i Chociw. Nitka wodociągu 600 ponad 30 metrów. Powstała za kwotę 140 tysięcy, również pozyskane środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Jeden wodociąg jest na terenie takim, gdzie budują się nowe domy, nowe działki powstają, więc było konieczne wybudowanie tamtej nitki. No i wymiana wodociągu w miejscowości Chociw na działkach. No i drogi oczywiście. Ale to ja właśnie chciałem dopytać jeszcze odnośnie wody, bo doskonale Pan wie, Panie Wójcie, że w Polsce jest wiele miejsc, w których sezonowo, w okresie letnim szczególnie, zaczyna brakować wody. Proszę powiedzieć, czy gmina Widawa poprzez te dwa nowe ujęcia, przez tą stację uzdatniania wody, na ten moment rozwiązała problemy, czy w tym zakresie jeszcze jest trochę do zrobienia? Proszę Państwa, rozwiązała właśnie w tej części południowej, wschodniej gminy, bo tam w ogóle nie było wodociągów. Teraz one funkcjonują. Zasoby, proszę Państwa, wodne w tym właśnie ujęciu są bardzo wysokie. W momencie, gdyby doszło do jakiejś katastrofalnej suszy, możemy tą wodą zasilać również wodociągi pozostałych miejscowości w południowej części gminy, jak chociażby Restarzew, Chociw, drodzy Państwo, Las Zawadzki, Wincentów, tamte obszary właśnie południowej części gminy. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o Widawę, no dalej występuje pewien deficyt. Myślimy tutaj o kolejnym wniosku w kolejnych latach. To jest wybudowanie studni nowej, nowego ujęcia i oczywiście modernizacja hydroforni i przepompowni tutaj na terenie miejscowości Widawa. Ale też koncentrujemy się na kanalizacji, bo jeszcze kanalizacja w miejscowości Widawa do końca nie została zrealizowana. Także powstaną kolejne wnioski. Plany, projekty konkretne są, realizacja w kolejnych latach. W kolejnych latach. Wracajmy do dróg, do bezpieczeństwa mieszkańców. Jak to wygląda? Bo tych inwestycji również było sporo. Sporo było tych inwestycji. Proszę Państwa, wydawało się, że będzie ubogi rok, a tu 4 odcinki dróg zostały wybudowane. 2 pierwsze odcinki powstały, proszę Państwa, w miejscowości Restarzew. Też Państwo gościliście z kamerą i w miejscowości Chociw. To są inwestycje, jedna prawie 1 200 000 złotych, druga niespełna 1 150 000. Dofinansowanie 50% tutaj z Funduszu Dróg Samorządowych od Wojewody Łódzkiego. To są środki, proszę Państwa,
z budżetu państwa. No piękne drogi, 5-metrowej szerokości. Mieszkańcy są bardzo zadowoleni. No i oczywiście miejscowość Izydorów. Tutaj też 50% dofinansowania z funduszu, z Urzędu Marszałkowskiego, Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych. Też przeznaczyliśmy tutaj, proszę państwa, kwotę 200 tysięcy złotych. I taki odcinek krótki, co prawda, ale kontynuacja przebudowy dróg osiedlowych we Widawie, 100 tysięcy złotych, wybudowany odcinek około 100 metrów z pięknej kostki i będzie dalej kontynuacja też w kolejnych latach przebudowy osiedla w Widawie. No i proszę państwa, piękne place zabaw, siłownia na powietrzu, inwestycja ponad 100 tysięcy złotych w miejscowości Brzyków, przypomnę 80 tysięcy złotych pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego. I proszę państwa, do 15 grudnia zostanie oddany do użytku kolejny plac zabaw z siłownią na świeżym powietrzu w miejscowości Ligota. Koszt, proszę państwa, 140 tysięcy złotych, dofinansowanie w wysokości 60 tysięcy złotych. Drodzy państwo, ale nie zapominajmy jeszcze o jednej rzeczy. My jeszcze w tym roku mieliśmy fundusz sołecki, gdzie, szanowni państwo, około 60% tego funduszu zostało przeznaczone też na inwestycje. Fundusz to 600 ponad tysięcy złotych. My oczywiście podokładaliśmy tam pewne sumy tutaj do pewnych inwestycji. Zostały termomodernizowane budynki, zostały wymienione, proszę państwa, posadzki, położone nowe płytki w wielu obiektach, nowe elewacje powstały. Przede wszystkim kruszywo zostało kupione na drogi. W tym roku mamy rekordową sumę, bo prawie 300 tysięcy złotych, między innymi z funduszu sołeckiego, zostało przeznaczone właśnie na remonty dróg. Razem, drodzy państwo, to jest kwota rzędu około 9 milionów złotych na inwestycje. Jak doliczymy jeszcze tą umowę, którą dzisiaj podpisaliśmy tutaj, wspólnie razem podpisał... To będzie ponad 10 milionów. To będzie 10 milionów, proszę państwa, inwestycji na terenie gminy Widawa w 2020 roku. To jest historyczna chwila. Nigdy takich inwestycji na taką kwotę, jak istnieje samorząd widawski, nie było. I nie zaprzestajemy, proszę państwa, na tym. Wykonaliśmy projekt techniczny za 150 tysięcy złotych na budowę hali sportowej w miejscowości Chociw. Odbył się przetarg, proszę państwa, na sprzedaż tego budynku, który w tej chwili nie funkcjonuje. Już jest sprzedany ten budynek. I myślę, że niedługo będą dobre wieści dla nas. Właśnie chciałem powiedzieć, że o hali sportowej myślę, że jeszcze będzie okazja, i o dotacjach już wkrótce rozmawiać. Ale ja, panie wójcie, zatrzymam się nad jedną rzeczą. Samorząd ma to do siebie, że bez dobrej atmosfery, bez dobrej współpracy z radą gminy, czy też miasta, czy przewodniczącego rady, po prostu wielu rzeczy nie udałoby się zrobić. Musi być ta atmosfera wzajemnego zrozumienia. I dlatego też, szanowni państwo, do nas dołączy w tej chwili pan Sławomir Stępnik. Zapraszamy, panie Sławomirze, do nas. Pan wójt tutaj przedstawił, szanowni państwo, naprawdę bardzo dużą liczbę inwestycji, które udało się zrealizować w tym roku. I zapewniam, że moglibyśmy z panem Michałem jeszcze bardzo długo o tych inwestycjach dzisiaj rozmawiać. Ale kończąc program, panie przewodniczący, zapytam, jak wygląda współpraca radnych, samorządu? Czy właśnie tak jak powiedziałem, bez tej dobrej współpracy, takie efekty, o których tu właśnie pan wójt, pan Michał mówił przed chwilą, byłyby możliwe? Wszystkie inwestycje, które Rada Gminy zatwierdza poprzez budżet, służą społeczeństwu. Tych inwestycji za kadencji obecnej, za poprzedniej i obecnej pana wójta Michała Włodarczyka jest coraz to więcej i my jako Rada Gminy wspieramy, nawet podziwiamy zaangażowanie pana wójta, bo tutaj pan wójt, że tak powiem, każdą chwilę, którą tylko może, poświęca temu, żeby pozyskiwać zewnętrzne środki na te inwestycje, które są planowane. Czasami powiem szczerze, że sam jestem jako przewodniczący rady zadziwiony pomysłami, bo mówię, jedna inwestycja jeszcze się nie skończyła, pan wójt już ma pomysły na inne inwestycje. No tak jak tu przed chwilą powiedział, hala sportowa w miejscowości Chociw, no bo tam mamy szkołę, która praktycznie no nie ma hali w tej chwili i mówię, no
od lat społeczeństwo oczekuje takiej inwestycji, no bo to nie tylko szkoła, ale i lokalne społeczeństwo, które będzie korzystać z tej hali. No pan wójt już wyszedł tutaj na, że tak powiem, naprzeciw oczekiwaniom i tą inwestycję no, zaczął realizować, no bo jest dokumentacja, są, że tak powiem, plany i na pewno znając zaangażowanie i ambicje pana wójta zostanie to zrealizowane. Z ust pana przewodniczącego słyszeliśmy dużo dobrego na temat pracy zarządu gminy i tego, co się w gminie dzieje i to widać gołym okiem, to nie trzeba przekonywać ludzi do tego, bo po prostu jest wiele miejsc, które są dużo bezpieczniejsze, drogi, mówię o tym, o czym pan tutaj przed chwileczką opowiadał. Po prostu mieszkańcom żyje się coraz lepiej i coraz wygodniej. Nie chciałbym tak kończyć tego programu. Okres jest taki szczególny, bo minęły już 6 grudnia. Mikołaj, mam nadzieję, że wszystkich odwiedził. Za chwilę święta. Czego można sobie w tym trudnym czasie, patrząc na święta, szczerze mówiąc, jako samorządowcy, jako rada, szanowni panowie, życzyć? Szanowni państwo, przede wszystkim życzmy sobie zdrowia, wytrwałości i oby ta pandemia skończyła się jak najszybciej, abyśmy mogli wrócić do normalności. Ale to, co tutaj pan przewodniczący powiedział, ta współpraca jest bardzo ważna między organami tutaj samorządu gminnego i między wójtem, radą. Ja bardzo serdecznie chciałbym podziękować za tą współpracę, bo bez zaangażowania rady, pana przewodniczącego, pracowników urzędu gminy i wszystkich jednostek, drodzy państwo, organizacyjnych. W tym roku mieliśmy 30-lecie istnienia samorządu. To bardzo ważna data. Ja pozwoliłem sobie podziękować pracownikom w sposób symboliczny tutaj za ten wkład pracy, za wytrwałość, bo bez nich na pewno tych wszystkich pięknych rzeczy, których udało nam się tutaj, które udało nam się zrealizować w ciągu tych już 6 lat, bo pracujemy 6 lat tutaj od momentu wyborów w 2014 roku, nie udałoby się na pewno zrealizować. Bardzo dziękuję, szanowni państwo, za to dzisiejsze spotkanie. Państwa gośćmi w dniu dzisiejszym w programie Ważne dla gminy Widawa byli wójt gminy pan Michał Włodarczyk i przewodniczący Rady Gminy pan Sławomir Stępnik. Życzę panom wszystkiego najlepszego i tego, żeby ten budżet w roku następnym był jeszcze lepszy niż w chwili obecnej. Dziękujemy państwu za uwagę i zapraszamy do oglądania kolejnych programów Ważne dla Gminy.